Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Większość z nich odchodzi wśród zupełnie niepotrzebnego cierpienia. Ale my możemy to zmienić, budując Most do Nieba, czyli pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Siostra Michaela Rak, która zbudowała pierwsze i jak dotąd jedyne hospicjum dla dorosłych na Litwie, teraz chce pomóc również i dzieciom. Żeby jej dzieło mogło powstać, potrzebne jest aż 5 milionów złotych. Jeśli chcesz pomóc, wejdź na stronę www.mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady.